Po miesiącu przerwy do walki o ligowe punkty wrócili drugoligowi piłkarze ręczni. ŚKPR Świdnica, który przed tygodniem przegrał na parkiecie lidera Arotu Astromal Leszno 27-18, tym razem na własnym parkiecie zmierzył się z drużyną Szczypiorna Kalisz. W pierwszym spotkaniu obu drużyn w Kaliszu Świdniczanie wygrali 28-27. To zwiastowało emocje także w rewanżu i rzeczywiście tak było. Znów spotkanie było bardzo zacięte i o wszystkim decydowało zaledwie jedno trafienie. O jedną bramkę okazali się lepsi Świdniczanie, pokonując rywali 21-20. To był bardzo twardy mecz walki. Sędziowie aż 12-krotnie odsyłali graczy obu drużyn na ławkę kar. Często dochodziło do bardzo ostrych spięć i zagrań. Po jednym z takich zagrań w 36 minucie czerwoną kartkę ujrzał zawodnik gości Łukasz Kobusiński. Sam mecz dostarczył wielu emocji. Oba zespoły bardzo solidnie pracowały w obronie. Stąd też niski wynik i zaledwie 41 bramek. Lepiej rozpoczęli goście. Od prowadzenia 4-2, potem 4 bramki z rzędu zdobyli Świdniczanie. Goście nie pozwolili jednak na wyższe prowadzenie. Świdniczanie prowadzili potem 8-6 i 10-8. Do przerwy był jednak remis 10-10. Ciekawostką pierwszej połowy jest to, że rywale aż 4 ze swoich 10 bramek zdobyli z rzutów karnych. W naszej drużynie bardzo dobre zawody rozgrywał Mateusz Pięciak. W pierwszej połowie rzucił 5 bramek, w drugiej dołożył kolejne 3 trafienia i z 8 trafieniami na koncie okazał się najlepszym zawodnikiem i najskuteczniejszym graczem meczu. Mateusz sprawił tym Somie bardzo udany prezent urodzinowy. W drugiej połowie Świdniczanie odskakiwali na 2 bramki, ale goście skrupulatnie odrabiali straty. Dopiero w samej końcówce meczu po trafieniach Mateusza Kaczmarczyka i Stanisława Makowiejowa ŚKPR odskoczył na 3 gole. Było 20-17 i 21-18. W dramatycznej końcówce do bramki trafiali już tylko rywale, ale odrobić strat nie zdołali. ŚKPR wygrał ostatecznie 21-20. Krzysztof Mistak, trener naszej drużyny. Trenerze, zwycięstwo 21-20 ze Szczypiornem Kalisz. Drżeliśmy o końcowy wynik do końca spotkania. Bardzo trudny przeciwnik i bardzo trudny mecz. No powiem tak, ciężko jest szybko ochłonąć po tej porażce w Lesznie, bo naprawdę była bardzo dotkliwa i w beznadziejnym stylu ją rozegraliśmy te zawody w Lesznie. I to bardzo boli i będzie jeszcze długo bolało. I to widać w grze. Bardzo, bardzo ciężko jednak zespół przeżył tą porażkę, bo nie ukrywamy, że jechaliśmy powalczyć. A co się stało? No stało się to, że po prostu zostaliśmy zdemolowani. Leszno naprawdę ma bardzo dobry zespół, no ale mówię, nasi zawodnicy nie zagrali tak, jak powinni zagrać. I mówię, błędy indywidualne spowodowały tą porażkę, a tutaj dzisiaj liczyliśmy się z tym, że będą bardzo ciężkie zawody, z tego względu, że Kalisz gra bez żadnego obciążenia. Oni grają już po prostu tylko dla siebie i żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. A my, jakby nie było, jesteśmy dalej w grze i dzisiaj po prostu trzeba było zapomnieć o tamtym meczu. Tylko, że to jest ciężko po tygodniu, no ale jakoś powiedzmy po woli
dochodzimy, no mówię, pewne roszady w składzie spowodowały, że uciągnęliśmy te zawody. No głównie, nie czarujmy się, głównie grą obronną i postawą bramkarzy te zawody wygraliśmy. No i tyle można powiedzieć o tych zawodach. 20 bramek straconych, rzeczywiście bardzo dobry wynik, no ale 21 na liczniku rzuconych, trochę niepokoi. No niepokoi, mnie też niepokoi, bo wypracowujemy sobie bardzo czyste sytuacje klarowne i my ich nie zamieniamy na bramki. Powtarza się historia, będę jeszcze do tego dzisiaj wrócę, powtarza się historia, kiedy bramkarz Leszna omówiony był, czego nie wolno rzucać, a my na przekór zrobiliśmy to właśnie, czego nie powinniśmy zrobić i dzisiaj ta sama historia się powtórzyła z bramkarzem. Mieli zawodnicy powiedziane, czego nie można rzucać temu bramkarzowi. A nie wiem, czy uparli się na przekór, że udowodnią, że można go przebić. No jednak ciężko było go przebić i dlatego taki niski wynik. Bo mówię, wykorzystanych powiedzmy 6 takich 100% sytuacji, ja już nie będę wyliczał więcej, tylko 6 i jakim wynikiem się kończą zawody. Cieszą zatem 2 punkty, nadal liczymy się w walce o czołowe miejsca w lidze. Teraz tydzień przerwy i za 2 tygodnie kolejne mecze, punkty wyjazd do Bystrzycy Kłodzkiej. No i na pewno nie będzie to łatwy mecz, bo mówię, pewne zespoły grają naprawdę na luzie i po prostu chcą udowodnić, że potrafią grać w piłkę ręczną, a my niestety, znaczy niestety, stety, jesteśmy dalej w grze i gramy cały czas na obciążeniu. Pod presją gramy, no i zobaczymy, co będzie. Mówię, 2 tygodnie przerwy, popracujemy nad pewnymi elementami, zobaczymy, co wyniknie z tego meczu. Przed spotkaniem doszło do sympatycznej uroczystości. Po raz pierwszy oficjalnie zademonstrowano maskotkę klubu, Szarego Wilka. W przerwie spotkania tradycyjnie nie brakowało atrakcji. Były konkursy z nagrodami oraz pokaz karateku Świdnickiego Klubu Karate Kyokushin. Do łamania betonowych płyt stanął też Szary Wilk i jak widać uczynił to całkiem skutecznie. Dziękujemy bardzo.